Siemaneczko, ja jestem PPTP Games. Witam was w grze Storage Simulator. Storage Hunter Simulator, przepraszam. Kontynuujemy. Lecimy teraz. Naszej spać, bo jest 7 wieczorem. Nic nie ma sensu, nic tutaj więcej kombinować. Praktycznie można zacząć powiedzieć, że zaczynamy z miejsca, z którego kończyliśmy poprzedni odcinek. A przy okazji widzimy sobie okolice. Co my tutaj musimy ogarnąć, wiadomo. Ogarnąć musimy następujące sprawy. Zabić 2000 na to, żeby kupić swój lambat. Prawdopodobnie w późniejszym czasie trzeba będzie zatrudnić pracownika. Takie mam pewne wrażenie pod tym względem, ale mogę się też delikatnie z tym pojęciem mylić. Więc na razie wszystko na spokojnie. To jest jakaś apteka. Tak, to jest apteka chyba. Tak mnie się zdaje. Więc czekajcie, to jest jak autosave. Czekajcie, czy takie coś mogę kupić? Patrzcie, mogę kupić sobie samochód? Mógłbym się dokonać kamienia minowego, co? Mam być kupić auto, czyli. Aha, dobra, to ja mogę sobie kupić dla siebie. Dobra, ślusarz. Panie ślusarz. Jedno ślusarza, tak? Macie, co tam było? I czy uda mi się tu po prostu sprzedać u nas w lombardzie? A jak nie to spróbować, może u siebie sprzedać? Chcę niektóre sprawy, rzeczy, bo szczerze nie wiem, nie mam pojęcia. Słuchajcie, czy to było tu, czy nie tu? To był ślusarz, oczywiście. Tego pamiętam, gotowy. Fajnie, dziękuję serdecznie. Do otwarcia naszej tej pięknej skrzyni. Prawda, kurwa, stara książka. A czekajcie, łata sienkowa. 20 dolców. No jest to duży szmal. Nie ma co się oszukiwać, no ale gorsza to gorsza i będzie kłopotsza. Więc trzeba się cieszyć z każdej rzeczy, która być może będzie później też zarobkowa. Mam nadzieję, że jeszcze lombard będzie otwarty, chociaż no jeszcze jest, dobra. Ciemko. Tak. I tak. Mamy punkty. Teraz kwestia, bo jeśli pamiętam, chyba z początkiem można było sprzedawać swoje rzeczy u siebie w domu. Teraz jest to możliwe. Na początku tej rozgrywki było. Teraz może tak już nie być. Pojedziemy, zobaczymy, sprawdzimy. Jak się stawia. Restaurancja też chyba nie trzeba jeździć. Właśnie nie widzę, żeby tutaj nasza bohaterka potrzebowała jedzenia, czy jakiś tutaj potrzeb innych potrzeb. Czekajcie, jakbym teraz sobie podszedł. Tak. No i patrzcie, teraz mnie to właśnie rozpala, czemu ja nie mogę wziąć tego, jak tu pakuję. Dobra, czekajcie. Nie, a czekajcie, czy to nie mogłem nigdzie wziąć i... sprzedać kurwa u siebie? Czekajcie. To jest tak. Jeszcze raz. Czekajcie, bo ja mam taką rozkminę. Z początkiem, co mi się kojarzy? Nie. Czyli teraz chyba tego nie mogę sprzedać bezpośrednio, chyba że ja coś tu źle minie. Bo mi się zdawało, że ja mogę chyba ogólnie sprzedawać bezpośrednio rzeczy tutaj z tego magazynu. Ale, czy tak to jest? Dobra, no zobaczymy. Może ja coś tutaj się minie, a może po jakimś update'cie coś tam w ogóle wyszło innego. Idziemy się gimnąć. Wszystko na wynajmie, tak? Fajnie. Wszystko wynajmowane. No
Teraz na chwilę trzeba, przepraszam, wziąć, czekajcie, muszę wziąć tak chyba. W samochodzie chyba nie mogę, nadchodzi, ale czasem chciałem się zarejestrować. Aż patrząc tam powiem chyba, aha. Faktycznie, jestem idiotą. Powinienem schować rzeczy do naszego magazynku. I zniknęły. Tak, nie. Jestem w statku. A to nic. Odbijemy sobie na spokojnie. To wszystko. Na pewno musimy zarobić na te 2000, tak? Na kupienie tego lombardu. Wystaw przedmioty na sprzedaż na swoim lombardzie. No to jest tylko kup i wystaw przedmioty w swoim lombardzie. No to tylko tyle, tak? Mam nadzieję, że żadnych takich niespodzianek typu właśnie tych skrzynek nie będzie, że będzie można sobie kłopotowo posprzedawać. Żadnych cennych rzeczy, bo jednak cenne rzeczy to są... To jest Imadu, jakiś tam ten... Kurwa, czy to mi się w ogóle opyli? Czy mi się powie, że a mnie się tego zwróciło? 181 dolarów? A ty dziadu! Dobra. 51 dolarów? A tyle pójdzie? Jeszcze za dużo domiku z nie zrobimy, co nie? Dobra, ja to jeszcze myślę, że wziął od razu chyba drugą aukcję, bo chyba też nie mogę. Mogę jak najbardziej. Poczekajcie, bo mi się kamyczka spierdzieliła gdzieś. Czy kurwa co się stało? Aukcje. Dobra. Myślę, że jesteśmy już na aukcjach. No, a co, to nie mogę wziąć... Drugiej aukcji tu niby? Nie. A co tam jest? 1130 metrów. Tam nie będzie się aukcja indziej, tak? O to chodzi? Tak, przejadę sobie później to wezmę. Nie wiem, tak mi się zdaje. Chyba, że muszę wyjechać i dopiero jechać. Nie wiem. Jestem ciekaw, bo... Ja nie zwróciłem uwagi, że tam gdzieś jeszcze chyba dalej aukcje są. Tylko czekajcie, z takim moim budżetem aktualnym to w ogóle będzie sens jechać. A pali zawsze trzeba. To będziemy sobie jakieś drugie miasto. Prawdopodobnie. Uuu, kurna. Nie no, tutaj to nie ma podjazdu, co nie? Tylko czekaj, tam nie zajmują mi kurwa z tego wszystkiego, co nie? Tak się zastanawiam, ale chyba nie. Mam taką cichą nadzieję, że jednak chyba nic tu cię nie stanie. No i nie zawinął mi nic tutaj więcej, ale wiadomo dokładny. Przepraszam, most. Ale taki tatuj pani wygląda. Mniejsza o to, jak to nazywać. Ważne, żeby tylko przyjechać. Widzę, że takie dropy są i widzę, że nikodowanie jest mocno przeciążone. Więc wybaczcie mi za dropy. Jakiekolwiek. No to się nieczęsto zdarza mimo wszystko. Więc może przymknijcie oko, bo to mnie różnie to bywa z tym wszystkim. Ej, ale to jest miasto zajebiste. Zajebiste miasteczko. No i mniej więcej to mi pokazuje, więc sobie tu pojedziemy. Ja pito, lecę tego miasto, jakie ładne. Dobra, tylko mam nadzieję, że ja to będę miał w ogóle podjazd tutaj, żeby się licytować z nimi. Dobra, język fizyk, zobaczymy. Podjechaliśmy tu na kawał, to... Dobra, wszystko jest.
Wszystko jest, zobaczymy, czy w ogóle coś będzie można z tego zrobić. Mętka, no chyba, czy już widzę, że raczej powinniśmy chyba z tego zrobić. Mam nadzieję, że żadnych rzeczy rzadkich nie będzie. I będzie w miarę to szybko szło. No i właśnie, to co mnie właśnie zastanawiało, czyli kuźwa... Kolejna skrzynia. Kolejna skrzynia, która no... Nie widzi mi się z jednej strony. Bo jednak to już są kłopotliwe sprawy. Ale pojedziemy sobie tam na miejsce, do siebie. I dopiero wtedy... To będziemy ogarniać u naszego tutaj nowego... mamy mecze tak zwanego, nie no się śmieję. Ale widzicie, witało co mi to chodzi. Pod tym względem nie jest dobra. Czy wszystko jest przebadane? Chyba tak. Chyba tak, chyba zobaczymy. Tam raczej bym chyba sobie na końcu pakował ten bus. Nie wiem, tu taczka walczy, kurwa. Buz otaczka, o. Buzataczka. Dobra. Tyk. Tak, piłeczka tu. No zobaczymy. Czekajcie, czy tutaj też nie ma jakiegoś husarza? Tu nie wiem, czy to jest. No, mogę zadać ścieżkę. Jakaś chałupa? Dobry na ziemi we wschodniej części. Czekajcie, bo to jest jeszcze tu gdzieś. No to pokazywało gdzieś chyba jeszcze można gdzieś jechać. No tu mi jeszcze nie zblokowało. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie będę zgadywał. Dobra, też mam wędkę. Wędkę to sobie na końcu może być, może pod koniec. Tam tu jeszcze jest. Zaciski. Zaciski ma. Tak kurwa i madło. Tu mamy skompletowane i madło. Kurwa. Idzie tak, ja pomysł, jestem, mam skompletowane i madło. Bo tamtej, z tamtej skrzyni, kurwa skrzyni cała. Tamtym tym magazynie to było tak samo chyba. Tylko kurwa, że miatko to zabrał teraz. Bo mnie to mnie zastanawiało, czy to w ogóle pakuję. Pakowałem, a teraz to najważniejsze. Jak to pakować? Jakoś to poszło, dobra. Chyba kurwa nie poszło. No nie poszło. Dobra, trzyma się. Trzyma się. Nieważne jak, będzie się trzyma. Zapowiedziemy, sprzedamy to tam u siebie. Tylko czekajcie, bym teraz wiedział, którą mańkę bym jechać. Ale wiadomo, wyznaczamy tu teren. Tak, tutaj jechać mi, dobra. Więc sobie pojedziemy z powrotem. Westbrook, coś tam. Tutaj jakiś pierwszy poziom, to drugi poziom, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Dziesiąty, czekajcie, czy myśmy jakiegoś tu sprzedawcy, no badu też nie mieli bliżej. To chyba jest. No kurwa, no nie może się kurwa zwisiłem teraz, ja pitole. Ej, a mogę zresetować? No ja pierdolę. Nie no, zajebiście. To sobie odjebałem. Dobra, teraz jechałem. Dobra, udało się. No będziemy tam sobie, no co? Powrotem. Do swojej mieściny głównej. Teraz będziemy ogarniać sprzedawcę. Sprzedawanie w Lombardzie. I wtedy dopiero zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie no, ale ogólnie ładnie to wygląda mimo wszystko. Jest pięknie. Ale tych klatków nie wczytują.
Ale nie patrzeć do obciążenia, ani komputera tak nie ma mocnego. Zatem ja zastanawiam, czemu tak mi się wcześniej wydopiło. Nie mogę FPS-u zobaczyć. Dziwne. Ale obciążenie 80%, 70%. Dobra, i nie wymuszaj mi, bo ja to chcę zeskręcić od razu. Powiedzmy, że za to sprzedamy, to co się oczywiście teraz aktualnie uda sprzedać. I będzie git. Tam się zdaje. Muszę to sprzedać, pójdziemy sobie tam. Tamte rzeczy zbierzemy, bo budżetowo to jesteśmy, no, cienko. Ale 2000 musimy zarobić, no, chciałem czy nie chciałem, trzeba zrobić. Siabiutko, siabiutko, no, nic nie w takim razie. Jest godzina pierwsza. Godzina pierwsza. To jeszcze to też jeden magazyn uda nam się chyba ogarnąć. Dobra, tak. Tak. Siemanko. Dwie godziny. Dwie godziny odblokować zamek z takiej skrzyni. No, zdaje mi się chyba troszeczkę długo, ale nie wnikać w to. Jedziemy teraz tamten magazyn po prostu odzodować. To nie tak, rozładować i wtedy będzie możliwe to jak najlepiej ogarnąć. Bo tutaj nie widzę, żeby jakieś, to jeszcze jakieś tutaj było. Wszystko do ogarnięcia, czekajcie. Trzeba zmierzyć. Mierzyć mówię, no wycenić w pewnym sensie. Cena to jest imadu. Salamy na imadła. Kałamasz. Rama łóżka. Złom łodzi. Ale naładowałem dynia. Miastowa sprzedaż, natychmiastowa sprzedaż, natychmiastowa sprzedaż. Oczywiście pan nie zajmie tą kurwa skrzynię. Tylko nie mam rzadką krzyżę. Nie 9 dolarów. Fajnie. No my za dużo to chyba nie zrobimy z tego. A to pisze wszystko, tak? No dobra, zobaczymy pierwszy, co ile dałem. Mam te pierdółki, pakujmy pod płód. Te małe. Wtedy, no, wydaje mi się, że raczej ten chyba starasz od tego łóżka, czy powinien mi wejść. Bez żadnych większych problemów, chociaż wdałem moje szczęście i to wszystko. Problemów to będę miał od zanimania, żeby to ogarnąć. Dobra, tak, tak, dobra, to będzie git. No, może to być. 2 na 10, ale jest. Imadełko. Teraz tak. Skrzynię, nie, ale to pieduki, pieduki, pieduki. Patrzę, tak łapie, no to mogę wpakować do skrzyni. Po co ja tam noszę? Tak przecież teraz przypomniałem, że przecież te pierdoły, nie pierdoły, to można sobie do elegancko do skrzyni pakować. I wtedy to nie będzie mi zajmowało absolutnie żadnego miejsca na samochodzie. Więc to też jest. O nie, nie, to chciałem. Kutwa, byłaś tu. Może było się włożyło. Więc zróbmy sobie, że tak. Teraz to ramy łóżka. Czekajcie, jak bym sobie to wypojmował i wpakował. Kurwa, jeszcze tak nigdy nie włożyłem. Tutaj, także tutaj tego. Od dnia chyba halloweenowa to mi się nie uda. Dobra, teraz tak. Dobra. Tutaj mam jakieś pismo, czy nie ma magazyn, przepraszam. Prawda. Kutwa, za blisko podeszłem i zabugowałem. Zajebiście. Zajebiście. I coś padło chyba jeszcze. Będziemy sprzedać. No nie zarobimy w tym odcinku. Nie ma bata, że zarobimy w tym 2000. Zasoby jestem jakiś tutaj strzelawca pod tym względem, no ale nic na to człowiek nie poradzi.
Ale ja też nie mam zbytnio jakiegoś czasu na to, żeby jakoś to zbytnio ogarnąć, nie ugrywam. Czemu nie wiesz? Kurwa. Ta skrzynię zweryfikuj. Będę innej skrzyni musi przyjść, nie? Czaisz? A głupota. Tam trochę tu znalazł. Przejdziemy. Dobra, nie, dobra, pojedziemy samochodem. Po tą skrzynię. Znaczy głupota, bo to jest za rogiem, ale no nic za to czego nie poradzi. Tak to jest, tak będzie. Dobra, odbierzmy tą skrzynię. Ciekujmy, najeździmy. Tak, nie wiem co. Dobra, skrzyniu, skrzynia, skrzynia. Co tam masz, coś wartościowego? Kurwa, ma rzadkie. Ja pierdolę, no rzadkość i rzadkość. No to już to chyba seria jak... Ja mogę zweryfikować te rzadkie przedmioty. Kotek kurwa gdzie? Rzadkie przedmioty mi nic nie dają, bo ja teraz nic nie mogę porobić, zrobić z tym rzadkimi rzeczami i to będzie mi tylko zawalało. Tak prawdę mówiąc. Panie. Czy ja co, jeszcze muszę skrzynię teraz zweryfikować, co? Muszę zweryfikować skrzynię, muszę wyjść z powrotem w interakcję i do Piotra. Fajne to fajne, kurwa. Piaska czaska, czy co to jest? Nie wiem, ale ba. Nie chodzi o to, tylko mi chodzi bardziej, żebym miał zrobić te pieniądze w końcu. Zajęty się, tylko teraz pytanie, gdzie to kurwa będzie tutaj blisko, dobra? No, przy tym, więc mi to pasuje jak najbardziej, aby jak najbliżej było. Jeszcze magazyn zrobimy. No raczej nie ma co się łudzić, no nie ma co się łudzić, że dzisiaj będzie te 2000. Nie wiem, jakieś tu jest takie toporne, czy ja coś tutaj no nie mogę zbytnio ugrać. Bo po prostu dużo pieniędzy. Z Audi bałem. To dużo pieniędzy po prostu patrzę na te magazyny. Dobra, dwie dynie, to jakieś koszt 160, jakaś skrzynia, no dobra. 200. Gazu. 90. No ile się uda nam startować? 110, 130. Yep. 150. 180, 190, 200. Czy to będzie za 200 będzie moje? Jest. 200. 200 to jest moje, dobra, cyk, sprzedaj, nim za ile. Kupię nawet, ale taki ślepy. Chodzik. Miasto sprzedaż, miasto sprzedaż. Rondel. Dobra. Dynia, że chyba nie napełnimy, co? I to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Wszystko przypadane, czy mi się tylko daje? $300 mi pokazuje, tak? Tutaj wędkarskie coś, niebieska taśma. Czekajcie, ja mogę naprawić? Nie mogę naprawić. No kutwa. No kurna, czemu nie mogę natapić? 380.
No mało, 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 no ale nic za to czek nie poradzi. A już jesteśmy coraz bliżej, coraz więcej tych rzeczy zarabiamy. Nie, muszę przechmienić, czy ja mogę sobie gdzieś na spokojnie znaleźć kogoś, kto będzie mi wyceniał te nasze rzeczy, droższe rzeczy oczywiście. I wtedy może będę miał lepiej, to nie? Tak mi się zdaje, ale to muszę wziąć i także narzędzia. Weryfikacyjny to jest 2000. Nie wiem, no, nie wiem co mam powiedzieć wam, bo sam nie wiem, jak to mam rozkminić. No, za dużo tutaj rzeczy to nie ma, do ogarnięcia i tak dalej. Więc to my to za dużo nie zarobimy, kurwa, z tego. No, nie ma co się oczekiwać. No, to jest jeszcze trochę czasu, bo posiedzenie poza nagrywkami i ogólny tutaj rozruch zrobić. Tutaj, może bardziej, nie wiem, weekend. Czy to uda zrobić, żeby coś tutaj ogarnąć? Chciałbym bardziej niedzielę, niedziela, poniedziałek. Żeby to ogarnąć, wiadomo. Poniedziałek to jest 11 listopada, to jest święto. Więc tutaj może coś tam się uda wtedy ogarnąć tutaj w międzyczasie. Czy to na live, czy to, no, czy po prostu tak opiekać się, żeby troszeczkę tutaj odblokować co nieco, no bo tutaj jest trochę tak monotonnie, jakby nie było. Tu nie ma co się. Wiecie, no człowiek się zastanawia, ale. Tysiąc pięć, 1447. Dobra. A my to. Zakończona, zakończona. Wszystko zakończone. Więc co, zakończone aukcje to jest zakończony odcinek. Więc dzisiejszy musiku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, chcecie, proszę w górę komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się z innego odcinka. Na razie, cześć.